Witajcie. Zobaczymy, co kwitnie w ogródku dziś, tak w miarę szybko. To jest liliowiec Red. Tak miał w opisie. Przetacznik kłosowaty, bylina, mrozoodporna. Motyle, pszczoły, wszelkie zapylacze uwielbiają tą roślinę. Tworzy kępy około metra wysokości, uzyskuje jeżówka, odmiany nie pamiętam, kupiona wiosną w sklepie internetowym. Resztę paczek pokażę Państwu, przeniosę z koślawego ogródka, z drugiego kanału do Mardar, już mówiłam. Będziecie mogli zobaczyć, co na wiosnę zakupiłam. W głębi liatra kłosowata. Kolby kwiecia. Mrozoodporna. U jednego z kolegów mówi, że mu przemarzło. U mnie rośnie od ładnych kilku lat. Biała i różowa. Nie przemarza. Nie jest okrywana. Od góry rozwijają się kwiatostany ku dołowi. Za chwilkę pokażę. Tworzy takie kępy. Polecam ją każdemu do ogrodu. Bezproblemowa, bezobsługowa. Nie podlewam w ogóle. Chyba, że przy okazji innych roślin. Tu już widzimy na innym krzaczku, gdzie więc częściej słońce pada. Od góry zaczyna się taki pióropusz ku dołowi. W białym kolorze mam również, ale dopiero pąki ma. Dalia, fantazyjna taka. Niestety odmiany nie wiem, nie znam teraz. Nazwy pozmywały się z fiszek. W zimę przygotuję zestawienie. To, co zamawiałam, będę dopasowywała do kwiatów nazwy. Wtedy zaprezentuję już całokształt. Tu jest prześliczna lilia, która padła łupem ślimaków. Dlatego tak wygląda. Orientalna, pięknie pachnąca. Drugi kwiat, jeszcze gorszy stan. Serduszka, inaczej dicentra. Już prawie przekwitła. Mrozoodporna bylina, bezproblemowa. Są różne odmiany. Mam jeszcze białą, teraz nie kwitnie. To jest wielka poducha. Trzeba wypielić. A to jest frecia. Pomocnik, asystent. Koci. Pilnuje arbuzów. I ucieka do sąsiada. Hosta, inaczej funkia, są różne odmiany. Ta już przekwitła. Drobne dzwoneczki miała, natomiast nasiona zawiązuje. Inny rodzaj hosty. O jasnych liściach. Bylina zimująca, wiadomo. Kolejna odmiana, nie znam nazw. Tu, gdzie rosną, mają pełno słońca. Raczej więcej słońca niż mniej. Bananowiec. Grand Nine. Bananowiec, czyli inaczej musa. Grand Nine. Ten egzemplarz, ta odmiana, daje jadalne owoce, takie jak w sklepach kupimy. Tylko, aby wydało takie owoce w naszym klimacie, trzeba dużo zachodu. Nie udało jeszcze się to chyba nikomu, z tego co wiem, jak zerkam na kanały różnych
kolegów, fan palm między innymi. Makabryczną ilość odmian ma kolega egzotyków w ogóle. Zobaczmy przebarwienia. Kolega stalewiak też całą masę. I wielu, wielu innych. Chowamy na zimę do domu, do oranżerii, gdzie tam mamy miejsce. Hibiskus ogrodowy Hinahiphon. Nie przemarza krzew. Ten ma ponad 2,5 metra i jeszcze urośnie. Są różne odmiany. Kwiaty kojarzą mi się z takimi podobnymi do malwy. Tej pełnej. Mnóstwo pąków ma. To czerwone to jest begonia koralowa. Ta maja. Lub inaczej albo picta. Tworzy takie, proszę, grona. Na dworzu ta barwa jest mocna. Natomiast w domu, jeśli ktoś trzyma, nie uzyska takiej barwy kwiatów. Będzie miał wyblaknięte oraz mało. Bardzo łatwo się ukorzenia. Gałązkę należy urwać i co? Do ziemi. Pilnować tylko, aby nie przesuszyć. I gotowe, mamy roślinę. Jest jeszcze w kolorze białym. Zaraz pójdziemy. U podnóża pelargonia ekri, nie biała. Trudno jest oddać ten kolor, ale jest to kremowa. Tak jak tu widzicie Państwo, ten pąk taki kremowy jest, to te płatki również takie są. Ale kamera tego nie oddaje. Ostróżki. Takie pospolite. Są różne odmiany. Ale cieszą oko. Te mają listki jak koperek. Jest jeszcze na pewno w kolorze białym. A czy inne? To nie wiem. Barwy. Bugenwilla, która nie kwitnie, dostałam ją w tym roku od pewnej pani. Nie wiem, czy mi zakwitnie. Nie wiem, jak ją traktować. Z grubsza wiem, ale nie wiem. Wiem jedno, gdybym odłamała gałązkę teraz, żeby sobie ją rozmnożyć, to już by mi nie zakwitła, gdyż kwitnie na końcach gałązek. To wiem. To dzwoneczki, nie mam pojęcia, co to jest. Tak liście wyglądają. Mam to dopiero rok. Jeden z rojników kończy kwitnienie. A wyrasta z takich rozet. Potem to odłamujemy. Rojnik. Też są różne odmiany. Tu na przykład takiej barwy. Na skalniaki, tam gdzie upał, susza. Świetnie rosną. Kolejne. Ale widzę, że nie wszystkie wydają kwiaty. Tu jeszcze inna odmiana też kończy przekwitać. O takich barwy rozetach. Hortensja, nie wiem jaka odmiana. Bardzo mocno ją podcięłam na wiosnę, gdyż nie przepadam za specjalnie za tymi roślinami, ale to tylko z powodu, że zajmują dużo miejsca, a ja nie mam tutaj tak wiele miejsca. Ograniczony jest ten ogródek. I w efekcie tego takie bomby
takie bomby gigantyczne urosły. Czyli bardzo mocno ciąć. Ja tylko od dołu do połowy to zrobiłam. W tej dżungli, której jeszcze nie wypieliłam, rosną irysy. Przywiozłam je z Chorwacji. Wiem, że w Polsce można kupić irys variegata. Za sadzonkę 12-15 zł sobie życzą. Ta akurat kwitnie na obłękitnych kwiatach, ale przepiękne ma liście. Koleus. Koleusy też kwitną, lecz gdy przekwitają im kwiatostany, to wtedy się tak wstrętnie osypują na ziemię. Też jest bardzo łatwo ułamać pęd do ziemi, wilgoć utrzymać i się ukorzeni. Drugi, mniej efektowny kolorystycznie. Jakże kwiatuszki przekwitające bardzo śmiecą, a to ślimak zrobił to spustoszenie. Ślimak, tutaj nornica grasuje. Tu rośnie kolejna begonia koralowa, czerwona i biała. I właśnie na razie słabe ma kwitnienie tych kwiatuszków. Za dużo cienia ma w tym miejscu. Tamta z kolei, którą pokazałam w gruncie, ma za dużo słońca i ma często popalone liście. Czyli półsłoneczne, półcieniste miejsce. Drzewo butelkowe. Zdaje się, że inaczej baobab. Tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewna. Kanny Stuttgart. Nie lubiące słońca, gdyż słońce pali im liście na brązowo, na wstrętny kolor. Kwiatostanu nie wypuściła jeszcze. Ale jest i tak efektowna z liści. Begonia koralowa Argenteo guttata. Ta źle u mnie się zachowuje. Często mi choruje, często ma brzydkie liście. Teraz wygląda najpiękniej, odkąd ją mam od 3 lat. Wkopałam ją do gruntu, bo się zezłościłam na nią. Niech się dzieje wola nieba, mówię. I zadziało się. Pod spodem taka barwa. Ona też kwitnie, tylko kremowymi kwiatuszkami. Maleństwa dopiero zaczynają wychodzić. Hedychium, wianecznik, w grunt wkopany. A tutaj jest do gruntu wkopane awokado z pestki od kolegi. Też do gruntu wsadziłam na jesieni, przed przymrozkami wykopię. Awokado bardzo łatwo jest, żeby nam urosło w domu. Kupujemy owoc, wydłubujemy pestkę, sadzimy do gruntu, podlewamy i już nam wyrośnie i szybko rośnie. A tu winorośl ukorzeniłam też wiosną. Są filmy, proszę Państwa, jakby co, zerkajcie. Na górze, na takim czymś, pelargonia, begonia, cykas, rewolta. Ta pelargonia dopiero zaczyna rozkwitać. Ta jest o jakby pomarańczowych kwiatach. Begonia różowa. Pelargonia, piękny kolor. Nie wiem dlaczego czasem robią się takie brzydkie liście. Nie ma tu słońca, nie może jej przypalić. Nie wiem dlaczego. Może ktoś wie.
A to rarytasiki. Hibiskusy o liściach wariegata. Nie dość, że piękne liście, to jeszcze będzie kwitł. Na Allegro kupiłam, trzeba polować. Pelargonie, dwie odmiany, aczkolwiek bardzo podobne do siebie. Też będą kwitły, kiedy nie wiem, ta zaczęła nareszcie coś pokazywać. W ogóle kwiaty o liściach wariegata są przepiękne, moim zdaniem. Epifilia w różnych kolorach. Jako takie zakupiłam. Jeszcze mi nie kwitły, nie wiem. I pelargonie. Też piękny kolor. Lawenda wysiana z nasion mnóstwo lat temu. 5, 6, jakoś tak. Jeden jedyny krzak, ale wielki. Cześć. No tak, w czasowiczka. Znajoma leżak chciała wyrzucić. A, mówię, daj, przyda się nam. No i widać, kocurek zaaprobował go, przywłaszczył. Rozchodnik okazały, są różne odmiany. Jeszcze nie kwitnie, dopiero grona buduje. Czekoladowe liście. Kiedyś myślałam, że są tylko takie klasyczne, zielone. Ale nie, jest bogaty świat. Zaraz pokażę jeszcze inne liście, też wariegata. Tak jak w krainie pelargonii, tak i u rozchodników mamy piękne liście, lecz bardzo słabo rosną. Ta odmiana, ze 3 lata, bardzo słabo. Wiotka jest. A w tym miejscu liatra biała będzie kwitła, może za tydzień, półtora. Kolejny rozchodnik. Jeszcze inna odmiana, silnie rosnący. Jak baldachy otworzy, jest coś pięknego. Odporny na suszę w dużym stopniu. I kolejna odmiana. Też warto sadzić w ogrodach. Dalie z moich nasion wysianych. Wysiane rok temu, w zasadzie wszystkie. Poza tą. Kaktusowa dalia. Także to są z nasion dalie. I ta wiem, że nie zdążyła zakwitnąć rok temu mi. Bo część zdążyła, także Państwo wiecie, w marcu wysiewajcie, maks w kwietniu, dalie z nasion. I już macie kwiatuchy w wakacje. Tu są dalie z nasion kupnych. Tylko zdziesiątkowane liście i kwiaty przez ślimaki, niestety. A chciałam, żeby w tym miejscu była szkółka, bo tu są nie tylko dalie,
ale też jeżówki i jakieś inne roślinki, ale ślimaki grasują. Także to są dali o bordowych łodygach. Coś innego niż ta wszechobecna zieleń. Zaczęło się kwitnienie i przekwitanie. Oraz róża przepiękna. Prawdziwy czerwony kolor, lecz barwy nie można oddać. I Jadziu, od ciebie ta jeżówka pierwsza zaczęła kwitnąć, tylko już widać, uszkodzony ma tu. Jakiś diabeł przyplątał. Inna jest od tej kupnej, którą na początku filmu pokazywałam. W tych zaroślach jest jeszcze firletka. Akrwichta, jakoś tak się wymawia, którą wysiałam wiosną z nasion. Trudno z tymi siewkami, bo są takie wiotkie. Ale kwitnie kolejna. Potem wszystko stąd zostanie zabrane, przesadzone w inne miejsce. Rododendron variegata bardzo chorował. On ma ze 4 lata i dziwię się, że jednak zaczął odbijać. Czyli chce żyć, rośnie. A po prostu go mróz prawie że załatwił na amen. Ale rododendron nie dał się. Na tym kwiatku, a nie, na tych liliach zakończę tą część filmu i przejdziemy do innej części działki. Ta lilia już kończy kwitnienie. Jeden kwiatuś został. Ta również. Lecz kolejne będą rozkwitały na dniach. Drzewiaste. To są lilie drzewiaste.